O tym wiedzą nawet dzieci. Zapłaciłeś już za śmieci. Włącz logikę w każdym kroku. Wezmą je za darmo. W przoku. Nie zapłacisz drugi raz. Zyskasz ty i zyska las. Zużyta elektronika. AGD. Sprzęty domowe. Chemikalia. Leki. Baterie. Akumulatory. Opony. Gruz. Szkło. Papier. Popiół. Są przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach. Z opłat za pozostawione w przok odpady zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Suwałki posiadający dokument potwierdzający miejsce zamieszkania. Nie oszukuj sam siebie. Nie płać dwa razy. Projekcją Niezatapialnych, francuskiej komedii nagrodzonej Cezarem, rozpoczął się trzeci festiwal filmowy NotoFest 2019. Przez 4 dni miłośnicy dobrego kina mogli nie tylko obejrzeć kilkadziesiąt świetnych produkcji, ale też spotkać się i porozmawiać z twórcami. Wśród zaproszonych gości same sławy, między innymi Krzysztof Zanussi, Kinga Dębska, Marian Dziędziel, Maciej Orłoś. Gwiazdy nie tylko dzieliły się z publicznością kulisowymi tajemnicami, produkcji, ale też własnymi umiejętnościami i doświadczeniami. O realiach i warsztacie pracy aktora opowiedział nam Marian Dziędziel. Tak wspominał przygotowania do roli chorego nagle jaka ojca w Moich córkach krowach w reżyserii Kingi Dębskiej. Rozmawiałem z lekarzami, z neurologiem, z onkologiem i po prostu dawał mi pewien obraz zachowań. Inaczej się układa twarz faceta, który ma na przykład glejaka z prawej strony, a inaczej z lewej strony. Jeżeli ma, nie pamiętam już w tej chwili, bo to parę lat temu, jeżeli ma tam na przykład z prawej strony, to jest agresywny. Jeżeli ma z lewej, już nie wiem czy z lewej czy z prawej, ale z jednej to jest, agresja jest dużo większa. Bywa wulgarny, agresywny. Jeżeli z drugiej strony, wręcz przeciwnie. Jest nieobliczalny, wariacki, ale może zrobić różne głupoty, ale nie jest agresywny w ten sposób, jak drugie. Jeżeli usta uciekają, to też w zależności od tego, gdzie ten glejak się znajduje. No przecież nie mogłem iść w emocje i jak nie wiem nic. No oczywiście. No. Także emocje to jest to, żeby uruchomić siebie, organizm. To są emocje. Natomiast emocjami samimi nie uruchomimy głowy. Głowę trzeba przygotować do tego, a potem emocje tak. Wspominał, jak poznawał tajniki warsztatu aktorskiego, czerpiąc z doświadczeń największych polskich artystów teatralnych i filmowych. Ja pamiętam, jak pan świętej pamięci Łomnicki, mieliśmy takie spotkanie w Dusznikach, to były w Lądku Zdroju. Tam przyjechali różni artyści do nas, przyjechał Holubek, przyjechał Anuszkiewicz, przyjechał Łomnicki. I takie właśnie wakacje mieliśmy z takimi tuzami spotkania. Oni tam byli na wakacjach, równocześnie takie prowadzili z nami wykłady. No i po prostu opowiadał Łomnicki, jaki sposób. I w pewnym momencie musisz być taki, ale musisz wiedzieć, dlaczego to zrobić. Czyli nie to po jest co. Podstawowe pytanie, dlaczego w aktorstwie? To jest podstawa jest dlaczego. Nie po co, nie jak. Może po co tak, ale nie jak.
Jak to jest konsekwencja? Później. Można, jeżeli uruchomiłem to, to teraz mogę pomyśleć, że może jednak będzie lepiej, jak zrobię... Nie, a to już będzie błąd, już będzie fałsz. No to jest skomplikowana sprawa. To nie jest tak, że uruchomić organizm. Uruchomiłem organizm, no i co zagrałem? Nic nie zagrałem, bo nic nie wiem, co miałem zagrać. Czyli mimo wszystko trochę prawdy musi w tym być. To jest podstawa. Tylko prawda. Walor. Tylko prawda. Marian Dziędziel, czas poznawania kunsztu aktorskiego i pierwsze lata pracy na deskach teatru, wspomina bardzo ciepło, choć jak przyznaje, łatwo nie było. Czas studiów, jak pan wspomina szkołę teatralną? Wspaniale, po prostu. Ja miałem bardzo piękny rok, wspaniały rok, bogaty. I miałem świetnych profesorów. Na pierwszym roku byłem trochę zagubiony, no przyszedłem, jechałem ze wsi. Studenci, koledzy byli różnie z miasta, ze wsi. Ale to był taki rok, gdzie był Jerzy Trela, Mikołaj Grabowski, Leszek Tereszyński, Henryk Talar, Zygmunt Zawczak, Jurek Fedorowicz, Andrzej Gierc, no i Urszula Popiel, Halina Wyrodek, Teresa Kamińska, Marczewska. To po prostu, no wszyscy byli... Dzisiaj plejada. No, rządni tego aktorstwa. No, to ich interesowało, to ich kusiło. I każda tego. Potem miałem świetnych profesorów, miałem, pracowałem z Burnatowiczem, Tadeuszem Starej, jak daty aktor, Zofią Jaroszewską, Jerzym Kaliszewskim, Januszem Zakrzeńskim. Potem pracowałem z Konradem Spinarskim. Także Halina Kwiatkowska uczyła piosenki, Marta Stebnicka, także to Bronisław Dąbrowski, Eugeniusz Wulne, no plejada, Roman Stankiewicz nie uczył dykcji i pomógł mi po prostu zapomnieć o języku śląskim, w pewnym sensie, o akcencie śląskim. Także to były fantastyczne lata, fajny repertuar, pracowaliśmy jak woły, umawialiśmy się, siedzieliśmy niekiedy nocami, żeby wypracować jakąś tam egzamin z piosenki albo egzamin z tańca, z ruchu scenicznego. To bardzo interesujący okres był. No i do tego po prostu były egzaminy teoretyczne, które też wymagały wiedzy i wzajemnie wspomagaliśmy się swoimi spostrzeżeniami. Dyskutowało się w akademiku, się siedziało. To cudowne lata. A pierwsze lata po szkole były łatwe? Bo dzisiaj są piekielnie trudne pierwsze lata. No łatwo na pewno nie było. No ja miałem to szczęście, że zostałem w Krakowie w Teatrze Słowackiego i tam spędziłem 45 lat prawie. I było fantastycznie. Ponieważ zaopiekował się nami, czwórka przyszła do teatru. Jerzy Goliński, pedagog, świetny zresztą, zaopiekował się nami w teatrze. Był reżyserem Teatrze Słowackiego etatowym. I po prostu obsadzał nas, dał grać. Swoimi doświadczeniami i wiedzą dotyczącą scenopisarstwa z chętnymi dzielił się również gość specjalny NotoFest 2019, Krzysztof Zanussi, podczas warsztatów zorganizowanych w ramach festiwalowych wydarzeń. To znaczy oni mają ćwiczyć sztukę obrazu, scenarzyści, bo oni jednak muszą obrazami opowiadać. Ja tam im próbuję coś opowiedzieć z mojego doświadczenia. Doświadczenia niezwykle cennego, bo... To jest zawsze kwestia porównywania doświadczeń, bo my jesteśmy opowiadacze z zawodu. To jest sztuka opowiadania. Sztuka opowiadania, która jest bardzo ceniona w świecie, bo ludzie się nudzą i chcą, żeby im opowiadać. Po to oglądają telewizję, po to słuchają radia, po to czytają książki, chodzą do teatru. Więc jeśli uda mi się skłonić moich rozmówców, żeby oni coś opowiadali, to ja im też dużo opowiem i potem może ktoś kogoś zainspiruje do czegoś. Dla szukających łatwizny w scenopisarstwie nie ma miejsca. Recepta na dobry scenariusz? Nie ma, proszę pani, żadnych recept w sztuce. Wszystko jest zawsze prototypem. Wszystko się robi pierwszy i jedyny raz. I drugi raz się już nie da. Jeżeli drugi raz, to już będzie serial. To jest to, co znamy i co jest takim
kopytem sztancą, którą się powtarza ileś razy. W warsztatach z Krzysztofem Zanussim uczestniczyli jednak nie tylko ci, którzy chcą poznawać tajniki scenopisarstwa. Sztuki audiowizualne wymagają od twórców wszechstronności. Dziesiąta muza jest bezwzględna i wymaga od twórców interdyscyplinarności. Przyszedłem te warsztaty, ponieważ interesuję się tworzeniem filmów. W zasadzie scenariusz to nie jest coś, co na co dzień rozwijam. Czuję się bardziej operatorem, ale stwierdziłem, że skoro jest taka okazja w okolicy, to bardzo chętnie odwiedzę i zobaczę, czego się tutaj mogę dowiedzieć. Mam na koncie jeden film dokumentalny i byłem na paru festiwalach właśnie. Byłem ostatnio nawet w Białymstoku na festiwalu i stwierdziłem, że takie festiwale w okolicy mają duży potencjał. Też ze względu na to, że jednak to są Suwałki, jest piękna okolica i ten klimat naprawdę sprzyja, moim zdaniem. Choć organizatorzy festiwalu w tym roku położyli przed uczestnikami i publicznością ogromną ofertę, to osią festiwalu NotoFest 2019 pozostał konkurs filmów krótkometrażowych. Do finału dotarło 8 obrazów, jednak jak podkreślali jurorzy, wszystkie nadesłane filmy były na bardzo wysokim poziomie, a wbrew pozorom, film krótkometrażowy do łatwych nie należy. Trzeba zrobić go świetnie. O, to jest bardzo trudne, znaczy właśnie trudniej jest zwyciężyć w tej konkurencji, dlatego debiutanci mają najgorzej, bo w długim opowiadaniu my się oswajamy jakby z językiem, z osobą, która opowiada. Przyzwyczajamy się do niego i on coraz bardziej do nas dociera. Po półtorej godzinie mamy już pewien kontakt. Natomiast jak to trzeba zrobić w parę minut, to bardzo łatwo być odrzuconym, niezauważonym, zlekceważonym. I bardzo często prawdziwy talent, który nawet mignie w takim filmie, nie zaznaczy się wyraźnie. Dlatego trzeba mu pomóc, taki festiwal pomaga. Tegoroczne jury w składzie Marian Dziędziel, aktor teatralny i filmowy, operator Arkadiusz Tomiak i przewodnicząca Kinga Dębska, reżyserka, wysoko ocenili dzieła młodych twórców. Bardzo wysoki poziom był tego festiwalu. Tylko 8, ale naprawdę świetnych, krótkich filmów i dających nadzieję, że w tym kraju pojawią się tacy interesujący młodzi twórcy, którzy z tych krótkich metraży potem przejdą jakoś do fabuły i będzie im to dane po prostu, bo to jest bardzo trudne. To się tak czasami nam wydaje, że nie mamy kontaktu z tym młodszym pokoleniem, że oni po prostu żyją w jakimś innym świecie trochę i nie mamy w ogóle wspólnych tematów. A kiedy ogląda się ich filmy, to się okazuje, że oni są strasznie, nie wiem, samotni, zagubieni, pełni rozterek i to jest wspaniałe, jak rozmawiają z nami poprzez te filmy, że to jest taki środek komunikacji. Oni tego nie powiedzą, co pokażą w filmie. I to jest dla mnie właśnie fantastyczne w oglądaniu tych krótkich metraży, że mogę z nimi na intymnym poziomie porozmawiać, na co by mi nie pozwolili, rozmawiając twarzą w twarz. To jest taka sztafeta pokoleń. I to się przekazuje tą pałeczkę, żeby po prostu, ja bym chciała, żeby móc komuś, kogoś wesprzeć, komuś pomóc i myślę, że i Marian, i Arek również, więc jeżeli to się nie zdarzy tutaj, to może przez media się oni dowiedzą, że mogą na nas liczyć. Filmy są bardzo interesujące, są bardzo ciekawe, na dobrym poziomie, ale równocześnie bardzo ponure wszystkie te filmy są. Jeden z nich jest troszkę jakby wychodzi z tych ram, a tak to wszystko zaskakujące, takie mroczne. Natomiast od strony artystycznej bardzo dobre filmy. Ostatecznie Grand Prix festiwalu zdobył Piołun Marii Ornaw. Drugie miejsce w konkursie zajął obraz Filipa Bojarskiego pod tytułem Wakacje, a trzecie Kwiat jednej nocy Natalii Szady. Za zdjęcia wyróżniono Karolinę Kłapkowską, twórczynię filmu Badylok. Serce publiczności zdobył film Mileny Dudkowskiej zatytułowany Bogdan i Róża. To obraz małżonków pracujących w stołówce, których domową codziennością jest brak porozumienia i milczenie przetykane wzajemną złośliwością.